Trwa badanie zapalniska w Siemianowicach Śląskich. Według pierwszych doniesień dziura miała 40 metrów głębokości. Według dzisiejszych nieoficjalnych informacji ma być większa. Lej pojawił się w sobotę tuż przy wejściu do bloku przy ulicy Leśnej. Dziś był zasypywany. Gdy to się stanie, do domów będzie mogło wrócić 13 ewakuowanych osób. Karolina Komada. Pierwsi mieszkańcy wrócili już do bloku przy ulicy Leśnej. Mają jednak wiele pytań i obaw. Dobrze by było wiedzieć generalnie, co tu się stało, co to jest, jakąś ekspertyzę może zobaczyć, cokolwiek, jakiekolwiek informacje, badania, żeby czuć się po prostu bezpiecznie, bo jednak dziura przed domem, tam 80 metrów, nie ukrywam, jest trochę strach, że może się to powtórzyć, no i obawiam się po prostu tego, jak będzie sytuacja po prostu rozwojowa, czy za 3 dni znowu nie otrzymam informacji, że mam się ewakuować. Na odpowiedzi muszą jeszcze trochę poczekać. Służby od godzin porannych zabezpieczały teren po tym, jak w sobotę po godzinie 17 zniknęła tu latarnia. Ustalaliśmy głębokość, przyczynę i na chwilę obecną został otwór zasypany, zalany w celu zamulenia i teraz będzie dalsza obserwacja, czy działania zabezpieczające na chwilę obecną są wystarczające. Generalnie chodniki kopalniane występują tu na głębokości 40 oraz 80 metrów. Natomiast zapadlisko, jak dla nas, na chwilę obecną było 40-metrowe. Dla mieszkańców Siemianowic to nie pierwsza taka sytuacja. Na samej ulicy Leśnej doszło w przeszłości do kilku zapadlisk. Podobnie też w 2015 roku, kiedy doszło do zapadliska przy szkole podstawowej numer 1 w Bytkowie. Na pewno jakaś obawa zawsze będzie. To nie czarujmy się. Tutaj na dalej, tam na dole, przy placu zabaw, pamiętam, było też takie zapadlisko, więc... No to są, tak jak mówię, tereny pokopalniane i zawsze może się coś stać. Był niedaleko na Leśnej 11, to takie wysokie drzewo całe poszło z korzeniami do ziemi. To tu jest normalne. No. Praktycznie to osiedle powstało na hałdach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zapadliska powstają w miejscach po niemieckich szybach, które sięgają wstecz do 1850 roku. Miasto podejmie kroki w celu zlokalizowania pozostałych szybów i przeprowadzi szczegółowe badania geologiczne terenu. Musimy zweryfikować i będziemy zlecać takie dokładny, można powiedzieć, rentgen tego terenu, tutaj tej dzielnicy miasta, żeby zobaczyć, gdzie ewentualnie są takie pustki pod ziemią właśnie na głębokości kilkudziesięciu metrów. To nam pozwoli tak naprawdę zinwentaryzować i zweryfikować, gdzie ewentualnie mogą wystąpić jeszcze jakieś, bo jest dużo na przykład takich szybów, o których nie ma na mapach. Wyniki badań wskażą przyczyny powstania zapadliska.